Księdze Daniela w jej 7 rozdziale, która jest kontynuacją wczorajszego pierwszego czytania, Daniel, prorok, pyta Boga o wyjaśnienie wizji. Prorok pyta o znaczenie wizji, zadaje pytania szczegółowe i otrzymuje odpowiedzi. I jest to dla nas ogromnie ważna wskazówka w przeżywaniu naszej wiary, w przeżywaniu naszego chrześcijaństwa, aby starać się pytać możliwie najbardziej szczegółowo. Myślę tutaj o pytaniach skierowanych do Boga, które często kierujemy na modlitwie, ale również o pytaniach skierowanych do osób być może bardziej kompetentnych od nas w wyjaśnianiu Słowa Bożego, zwłaszcza fragmentów Pisma, z którymi się zmagamy, które są dla nas niejasne, których nie rozumiemy. Możemy również pytać teologów o wyjaśnienie prawd wiary, które są dla nas trudne do zrozumienia. Kwestią jest nasza otwartość i nasza ciekawość dobrze pojęta. Bóg pragnie, abyśmy Go pytali, abyśmy pytali o to, co dla nas jest niejasne. I z chęcią przyjdzie z udzieleniem odpowiedzi. Prorok Daniel, pytając Boga o znaczenie wizji, otrzymuje odpowiedź, którą jest obietnica królowania Najwyższego i otrzymuje potwierdzenie, iż jest to królestwo wieczne. Zło, jak pamiętamy, z wczoraj zostało zniszczone, a królestwo Boga jest królestwem wiecznym. Jednak zanim ono nastąpi, tutaj Bóg nie pozostawia złudzeń, wierni Bogu doświadczą ucisku, doświadczą prześladowań, doświadczą różnego rodzaju zamętu. Nie trzeba daleko szukać, aby zobaczyć również, że w tym świecie jest to naszym doświadczeniem. Dlatego też wrócę do kwestii z początku, że winniśmy pytać szczerze, winniśmy szukać w dobrych źródłach, powinniśmy się interesować, jak to jest z naszym światem, z ludzką naturą, z obietnicami Boga, z obrazem Boga. Bóg jest wierny. Dowiódł i dowodzi tego wielokrotnie. I wśród tych prześladowań, wśród ucisku, wśród zamętu, który jest naszym udziałem tutaj w tym świecie, wierność Bogu jest odpowiedzią i schronieniem, można powiedzieć, wobec tych rzeczywistości, które są właśnie niszczące, ucisk, prześladowania, które są skądinąd nieuniknione w naszym życiu. Wierność i zaufanie wobec Boga, ciekawość, pytanie, wiara połączona z rozumnym jej przeżywaniem. Oto jedna z prawd, którą z tejże wizji apokaliptycznej możemy wyprowadzić dla naszego życia. Serce ociężałe to jest takie serce, które już przestaje być zdolne do życia. I wezwanie Pana Jezusa do tego, aby nie mieć ociężałego serca, to jest tak naprawdę pytanie do nas. Czy my żyjemy, czy wegetujemy? Czy chcemy żyć pełnią naszego życia? Czy do czegoś dążymy? Czy tylko chcemy przetrwać? Życie jest dążeniem, pragnieniem. Życie jest dynamiczne. Wegetowanie, ociężałość jest tylko próbą przetrwania. Pan Jezus wzywa nas do życia i ukazuje nam cel naszego życia i cel naszego dążenia. To jest stanąć przed Synem Człowieczym. Bez wsparcia patronów nie moglibyśmy nagrywać. Dziękujemy.